Jo, hej, cześć, siemanko, widzę, w tym odcinku pokażę wam XP Glitcha, dzięki któremu wbijecie sobie prawie cały level, albo i nawet więcej. Zależy tutaj od tego, czy już wykorzystaliście właśnie XP Creative na dzisiaj. No i to jest właśnie ta mapa, kod do mapy oczywiście macie w opisie. No i przy okazji pomożecie, a w sumie ja pomogę wam wbić setny level w tym sezonie, w jak najkrótszym czasie. Wy w tym momencie możecie zostawić suba na tym kanale, jeżeli nie subskrybujecie, ponieważ pomożecie mi wbić 8000 słów do końca kwietnia, no i nie przegapicie kolejnego odcinku właśnie na tym kanale. Nie wiem dlaczego nie mogę się ruszać, prawdopodobnie mam jakiegoś pakiet losa, czy coś w tym stylu. Oczywiście wszyscy, którzy piszą, że to nie działa, no to was w tym momencie ostrzegam, że Epic Games po około godzinie, półtorej, może maksymalnie do 2-3 godzin właśnie wyłącza takie mapy z ekspem, żeby się nie dało właśnie w tak strasznym, żeby nie tempie wbijać level. Ale tymczasem przejdźmy już na samą mapę. Ok, także jesteśmy. Mamy oczywiście tutaj dead run. No i mamy tutaj taki kodzik, który musimy wprowadzić. No i tutaj wprowadzamy 1, 1, 0. Trójeczka tutaj. 1, 9. 6. 1, 5 i 8. Tutaj w ostatnim będzie. W tym momencie wchodzimy sobie w coś takiego. No i tutaj pojawią nam się guziki z expem. Jak widzicie, dostałem 44 tysiące expa. Wy prawdopodobnie dostaniecie trochę więcej niż ja, w okolicach 100 tysięcy. Także ja dziękuję za oglądanie. My się widzimy tradycyjnie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć. A jeszcze wpadajcie na mojego Twitcha. Link macie w opisie. Dzisiaj streamek. A no i oczywiście polecam wam poklikać kilka razy te przyciski. No bo jak już wyłączyłem tutaj nagrywanie, no to jeszcze mi się zebrało 50 tysięcy expa.